Dzień dobry, słuchajcie, jesteśmy na stoisku firmy Texar. To jest jedna z niewielu polskich firm, która tutaj jest, ale za to jedna z wielu znanych polskich firm, które u nas na rynku sprzedają i w których ciuchach ludzie latają. Pokażemy wam trzy nowe produkty. Jeden już jest do kupienia, a dwóch jeszcze nie ma. Słuchajcie, pierwszym produktem są buty. Są buty Crossland, które my już z Piotrkiem mamy do testów, które już dostaliśmy. Piotrek w nich już chodzi. Ja niestety nie chodzę, no bo muszę wymienić je na rozmiar większy i jeszcze tego nie zrobiłem, ale obiecuję, że zrobię i na pewno te buty złocham i zobaczymy, jak one będą się sprawowały, bo wizualnie są całkiem spoko. Drugi produkt, słuchajcie, który pojawi się za miesiąc, to jest nowy plecak, plecako, torba firmy Texar. Mamy plecak, który nie będzie występował w kamuflażu, jest przeznaczony typowo do aktywności miejskiej. Posiada tak naprawdę dwie komory. Tu coś w rodzaju mapnika, jedna komora, tutaj mała kieszeń. Tutaj jest druga komora, w której jest kieszeń na laptopa i dodatkowa kieszeń. Przeznaczenie torby oczywiście możemy nosić w ręku. Mamy szelki, które są do założenia tego jako plecak. Oraz odpinany pasek, który pozwala tą torbę nam założyć jako torbę na ramię. Całkiem spoko. I ten plecak, słuchajcie, będzie w Texarze dostępny za miesiąc. Natomiast tu mamy jeszcze jeden produkt, którego jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma nazwy. To są, słuchajcie, nowe spodnie miejskie firmy Texar. Pokażę wam je od przodu. Pokażę wam je z tyłu. Coś dla ciebie. No nie mój rozmiar. Na jedną nogę mógłbym to założyć ewentualnie. Ale wiesz co, ale naprawdę spoko, bo teraz tak. Z tyłu jedna duża kieszeń, jedna mała kieszeń. Tak samo z prawej, jak i z lewej strony. Jedna większa, jedna mniejsza kieszeń, tak? Z boku kieszeń boczna klasyczna. Kieszeń zapinana na zamek. Tu jest druga kieszeń zapinana na zamek pod zaszewką. Oraz kieszeń wsuwana. Analogiczne rozwiązanie jest z drugiej strony, także tych kieszeni mamy bardzo, bardzo dużo. Jednocześnie te spodnie nie wyglądają workowato, to znaczy kieszenie cargo nie są po prostu wypchnięte i nie wyglądają na jakieś tam super wielkie. Niestety, jeszcze firma Texar nie wie, kiedy dokładnie te spodnie będą w sprzedaży, dlatego że te spodnie nie mają jeszcze nawet nazwy. To jest zupełna nowość, więc pojawi się, mam nadzieję, że niebawem w ofercie firmy Texar. Mój faworyt. To są bardzo ładne buty. Tak. Co mówisz? Ten przygotowują, no. Buty? Tak.